witajcie moi drodzy z tej strony kina. Witam was w kolejnym odcinku z Outlasta. Słuchajcie, misiaki, ja nie ukrywam, że dalej jestem chora. I tak nawet się zastanawiałam dzisiaj, czy sobie nie odpuścić nagrywania. Z drugiej strony stwierdziłam, że po pierwsze mam ochotę w coś pograć. Po drugie, myślę, że lepszy nawet krótszy odcinek niż brak odcinka. Także mam nadzieję, że mi wybaczycie, że te odcinki super długie nie będą w najbliższych dniach. Ja już chyba bez nagrywania nie potrafię żyć. Znaczy pewnie potrafię, ale nie chcę. Nie chcę robić dla was nagrywać. Dostaliście ankietę, co byście dzisiaj chcieli. Był do wyboru Outlast, Don't Starve, Horizon i Random. Outlast miał 60% głosów, więc jest Outlast. I misiaczki, jeszcze jedna sprawa. Dzisiaj jest piąteczek, piątunio, więc zaczyna się promocja na G2, więc możecie sobie tam zerknąć. Najlepiej, nie ukrywam, byłoby mi niezmiernie miło, gdybyście skorzystali z reflinka, który znajduje się niżej. Dodatkowo, jeżeli chcecie kupić deala, bo deale są fajne, przynajmniej ja mam parę fajnych gier z deali już do tej pory, które się gdzieś tam pojawiały w formie randomów na streamach i tak dalej. Również czy powstał do tego reflink, jest podany na Facebooku wczoraj w poście, także was zachęcam do zerknięcia. Co, lecimy? Przy okazji dziękuję wam, naprawdę wam dziękuję za wszystkie łapki i komentarze. Nie ukrywam, że bardzo podoba mi się pomysł gry pijackiej. W ogóle się zastanawiam, czy my tam jakoś nie możemy podpłynąć. Pomysł gry pijackiej, która polegałaby na tym, że osoby pełnoletnie alkoholem, a osoby niepełnoletnie czymś bezalkoholowym piją za każdym razem, gdy zamiast wykonać odpowiednią interakcję, podskoczę. Bardzo mi się ten pomysł podobał. Szlaken, jak oni mnie to zobaczyli? Spróbujmy tędy. Dzień dobry. Jakiś świat. Ha, przyjął kamerę. I'm dreaming. We're out of my fucking mind. No to ci się srogo kiełbie we łbie. Ale spoko. Sorry. Nie ukrywam, że podoba mi się ten klimat. Czy tu były drzwi? No, nie możemy przez nie przejść. Drugie drzwi są, drugie drzwi. Mam bezalkoholowe. Ale korzystają z okazji. O, coś! Próbuję tu nagrywać? I'm sorry I have to do this. You should have loved me. You should have helped me. Jesus, forgive me. I don't know what to do. I'm so, so sorry, Jessica. Watson! Remember this. Tak, no widzieliśmy już to. W końcu trzeba się to nagrało. Sprawdźmy jeszcze tylko, czy sobie tutaj nie wyjdziemy. Ale wypadało sprawdzić. Zbarago. Może nawet nie trzeba było przycisku naciskać. Otóż. Jak u mnie dzisiaj rano! Niestety w Częstochowie często pada śnieg. To strasznie wkurza.
rozumiem, że jest mi zimno. To jest jakieś inne wejście? To jest zimno. Mam uspane śniegu, ale nie przejdziemy. W ogóle pad mi cały czas wibruje w łapce. O cóż, naprawdę pies! Teraz cię wzięło! What the what? Watson! Co ty wykorzystuje to, że nie mogę na niego krzyczeć. No dzień dobry. Mamy Rosia. Ale że ósmy pasażer, czy że jak? No. A nie. Odknotano. Not yet. Well, they'll do it if they find you out here. Mamy przyjaciela! Ale nie bierz nas za po twarzy, nie? My name's Ethan. But I mean, are you one of them? Wow. Słuchajcie, zajebista sprawa, idę prosto i postać znosi, nie? I've been unborn. Seen too much to keep the faith. But you're not one of the other ones. Ostrość, bo mi się niedobrze robi. My wife got skull. Had to get cast out. Didn't complain with not. Pressed himself on my Annalie. And she not but 15. I'm sorry. Widzieliście? Nie. Oni są pojebani w chuj, ja nie chcę. O, aha, jak dobrze. No już idę, już. I gave her a chance to run. Spun them idiots some stories. I've been gifted with talk my whole life. You probably noticed. Jane Doe. Your daughter. She was 8 months pregnant. Blonde hair, cut like a boy's. What do you know? You seen her? Is she all right? Please, Mister, just tell me she's okay. She's fine. Przecież oni ją... Oh, thank God. Oh, thank God. Chyba, że ja coś źle pamiętam, no mogę źle pamiętać. Get you inside. Ah! Wow. You really busted your head open, didn't you? I'll be okay. Już dziewko. Ładno masz sypialnię. O, rozwaliłeś sobie głowę, to wejdź pod podłogę. It's all right. You just relax here, I'll keep you safe. You rest up and heal. Ethan's gonna treat you right. Śpi. A, kotki dwa. Dobranoc. Please, Blake. Where are you? Spię sobie pod podłogą. I'm scared. Nie bój się, ona też nie ma tu pająków. Nie ma kota. Righteousness cannot pass in blood by loins, but the blood of your heart. I can't Papa's gospel. I've got bit him 100 times. If I knew where the outsider was. The prophet don't need your help in finding the devil's whore and interrupt me. Not questions even now other heretics at chapel. God'll guide. I ain't a heretic. Oops.
your daughter. You send sense to the night. Wait! Let's just let me talk to now. No. The outsider is. Jak nas wsypie, to jesteśmy w dupie. See, beget the enemy. God and the prophet both want it. Just let me talk to now. I can explain. God don't hear death. Be still. A gdzie masz się ruszać? Nadziałaś go. Take your penance. God loves you. God loves you. No chyba jednak nie. Pomóż się grafika w kiecki wbija w nogę. Także tam sobie podskoczyłam. Watson, serio? Jak stąd wyjść? O, przepraszam. Dajcie mi stąd wyjść. Tym razem miałam podskoczyć. A to jest ona, jednak. Taki mały człowieczek, tyle krwi. Dobra, lecimy. Trzeba znaleźć tego transwestytę, co mnie lizał po twarzy. Jak znajdę transwestytę, co mnie lizał po twarzy, trzeba znaleźć naszą kobietę. A jak znajdę naszą kobietę, to spierdalamy stąd. Pływanie jest wyczerpujące. Gościu biega. Przez pół gry biega. Przepłynie 5 metrów. Pływanie jest wyczerpujące. Dziękujemy. Co tam się za dziwne wiksy dzieją? Będę się tutaj trzymać brzeżuszka. Not will redeem us from death. For even redemption cannot be hid from the spirit. Z jednej strony bym poszła w stronę światła, z drugiej strony wiecie, jak się kończy, jak się idzie w stronę światła, nie? A my tutaj tak w stronę światła nie przejdziemy. Jezus, czy ktoś go może wyłączyć? Drzewo wisielce w Madzie się pewnie z Darką skojarzą. No jasna dupa, jak tak, chociaż z drugiej strony jak się tak przypieczę, to może być trochę ciemna. Zależy, czy ktoś miał duże owłosienie. Ale wiecie co, mam dziwne przeczucie, że nie chcemy tego rozkminiać. Dzień dobry, ptaszku. Mam nadzieję, że się ze mną zgadzacie, że nie chcemy rozkminiać owłosienia dupy. Czy ty to nie wiem, chcesz na przykład nagrać czy coś, nie? Nie, w dupie to masz. A, to chcesz nagrać. Dziękuję. Zobaczymy, czy coś tu mnie czeka. Tu się mogę schować. Tu się coś już do mnie uśmiecha. To są bandaże, ale nie potrzebujemy więcej. Mamy karteczkę.
Podobno też mi napisaliście w komentarzach, że to był piękny komentarz, że tabem się zmienia tak na normalny. Ja no niestety nie mam konsoli w wersji z tabem, więc... Trzeba na jakąś baterię. Ile w ogóle mam baterii? Mogę z taktem? The chapel. Somebody there will know where they've taken Lynn. Czy to jest ostatnia? Nie, jeszcze są. Prawda, że też są. Zostaw tą kamerę, przebiegnijmy się normalnie. Rozumiem, że tak jakby potrzebuję do tego kamery, ale rozumiem, że coś tu się będzie działo w krzakach. Wyłączmy sobie tą noctowizję. Nie jestem przekonana, czy chcę tam iść. Myślicie, że chcę, bo ja myślę, że nie chcę. Bo tak jakby nie mogę tu iść, może gdzieś... O kurwa. Jakaś dziura w płocie, gdzieś coś jest. No, dziurlaj się tam. Wstawaj! Wstawaj, wstawaj, wstawaj! Ty, ale bez ślizgu, tylko mi biegnij! Biegnij! Aha. I chciałam wam pokazać, jak pięknie można zginąć w polu kukurydzy. Myślę, że to też taka dość istotna śmierć, bo kto by nie chciał zginąć w polu kukurydzy. Natomiast słuchajcie, ja myślę, że my sobie tutaj po prostu skończymy dzisiejszy odcinek. Póki mnie gardło nie wysiadło i wszystko jest w porządku. Kolejne myślę, że już niedługo. I cóż, standardowo komentujcie, subskrybujcie, łapcie w górę mile widziane. Pozdrawiam was kina, trzymajcie się i cześć!